Cześć, witamy w kolejnym odcinku magazynu Studio Klasa i zaczniemy od tego, co ciekawego wydarzyło się w ten weekend w klasie okręgowej. Zacięta walka trwa o pierwsze miejsce w pierwszej grupie okręgówki. Pisa wygrała z błękitnymi pasem, a Orlęta Reszel pokonały aż 11-1 Łynę Sempopol. Bezbramkowy remis natomiast w Korszach i tym samym zatrzymany zwycięski marsz drużyny GKS-u Stawiguda. Dobry weekend dla drużyn z Olsztyna, ponieważ pewne wygrane odniosły Warmia i Naki. MKS Jeziorany przełamał się po 6-ligowych porażkach i wygrywając 5-1 z Czarnymi Olecko odniósł swoje 100. zwycięstwo w historii gry w okręgówce, więc gratulujemy. Huragan Morąg jest póki co jedynym niepokonanym zespołem na własnym boisku w całej warmińsko-mazurskiej okręgówce, więc naprawdę Morążanie są ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji. Liderzy nie zawodzą. Sokół, Polonia i Start wygrały swoje spotkania w drugiej grupie klasy okręgowej i to dalej ostrucka drużyna jest na czele ligowej tabeli. A trzecie zwycięstwo z rzędu odniósł Pomień Tużnica i pnie się w górę swojej grupy klasy okręgowej. W klasie w meczu na szczycie pierwszej grupy po Jeziorze Prostki przegrały z Perkunem Orżyny 1-4. Samo zwycięstwo Perkuna może nie jest niespodzianką, ale już rozmiary naprawdę robią wrażenie. Błękitni Orneta się nie zatrzymują. Wygrana 6-0 z Zalewem Fromborg i marsz, można powiedzieć, w stronę okręgówki. W tym sezonie Błękitni są jeszcze niepokonani. Wygrali 14 spotkań i zanotowali 2 remisy. W ciekawym meczu w kontekście walki o utrzymanie Kormoran Bynowo wygrał z Warmiakiem Łukta i awansował na 12 miejsce w tabeli. Orzeł Janowiec Kościelny powiększa przewagę nad rywalami, wygrywając pewnie z Burzą Słupy. A fantastycznie za ostatnią ligową porażkę zrehabilitował się Velizbark, który tym razem wygrał 10-1 z Orłem Ulnowo. Rozgrywki wiosenne wznowiła także B-klasa i w pierwszej grupie B-klasy bardzo wysoką wygraną odniosła drużyna Pomarańcze Korsze. I tutaj warto zwrócić uwagę, że zawodnik Pomarańczy Maciej Golan strzelił hat-tricka w 5 minut, więc naprawdę bardzo fajny wyczyn. W drugiej grupie przewagę powiększa Zamek Szymbark, który wygrał 2-1 z Iskrą Smykówko. A w trzeciej grupie wysokie wygrane odniosły Ożyc Janowo i ADP Działdowo. Ożyc przewodzi ligowej stawce. Jak chcecie zobaczyć wszystkie wyniki i tabele, to oczywiście zapraszamy na naszą stronę www.wmzpn.pl. Trzeba wejść w zakładkę rozgrywki i tam wszystkie tabele i wyniki ujrzycie. My przechodzimy do klasyfikacji strzelców. W pierwszej grupie na czele Paweł Romańczuk, który ma już 33 gole na koncie, więc trochę odskoczył swoim rywalom. A w drugiej grupie prowadzi Marcin Karczewski, 25 goli. W A-klasie w pierwszej grupie przewodzi Dawid Kondratowicz, 17 goli strzelonych. W drugiej grupie Łukasz Pietroń, 23 gole. W trzeciej grupie na czele Kacper Golks, 24 gole strzelone. I w czwartej grupie przewodzi Michał Bartkowski, który ma 22 gole na koncie. B-klasa w pierwszej grupie prowadzi Szymon Nałysnyk, 19 goli. W drugiej grupie Marcin Kostiok, 17 goli. I w trzeciej grupie Kacper Lejk, także 17 goli strzelonych. Sokół Ostróda wygrywa 2-0 z Wałbrzą Pieniężną po golach Tunkiewicza i Kowalskiego. Zwłaszcza ta pierwsza bramka, naprawdę pięknej urody. Co prawda bramkarz Wałbrzy popełnił błąd, ale Tunkiewicz skrzętnie z niego skorzystał i fantastycznym strzałem trafił do bramki. Sokół zdobywa kolejne 3 punkty i jest na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Węgoria Węgorzewo wygrywa z Gwardią Szczytną 2-1. Dla Węgorii trafili Rafał Rański i Daniel Maliszewski. Dla gości gola strzelił Rafał Krajza. Gwardia dobrze rozpoczęła tą rundę wiosenną, ale tym razem niestety doznała porażki. Dobry mecz w wykonaniu Węgorii. 2 gole strzelone, tylko jedna bramka stracona. 3 punkty dopisane. Gwardia tak naprawdę tego gola strzeliła już w samej końcówce spotkania. Jednak ta bramka Rafała Krajzy z rzutu karnego, na nic się zdała, ponieważ drużyna ze Szczytna nie wywiozła choćby punktu z Węgorzewa. Pisa pokonała Błękitnych pasem 1-0. Gola na wagę 3 punktów zdobył Kacper Tucewicz, więc Pisa Primavera Barczewo jest blisko tego awansu do formy czwartej ligi, ale Orlęta Reszel bardzo naciskają na ekipę z Barczewa.
MKS Korsze zremisował bezbramkowo z GKS-em Stawiguda, a znakomitą szansę na gola zmarnował Bartek Piórkowski. No i tym samym drużyny podzieliły się punktami, więc marsz GKS-u Stawiguda, ten zwycięski, został zatrzymany, ale już w następnej kolejce może drużyna ze Stawigudy wrócić na tą zwycięską ścieżkę. MKS Jeziorany wygrał 5-1 z Czarnymi Olecko, jak już wspomniałem o tym meczu chwilę. Gola na 4-1 strzelił Kacper Stryjek. Mamy także radość drużyny z Jeziora, no bo takie zwycięstwo po tej pasie porażek smakuje naprawdę bardzo dobrze. Tą radość i tą bramkę nagrał dla nas oczywiście Artur Ignatowicz. Dwęca Nowe Miasto Lubawskie grała z Czarnymi Rudzienice. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Dla Dwęcy trafili Martel Jankowski i Jakub Ryczkowski. Dla Czarnych dwa gole strzelił Rafał Kozicki. Mamy dla Was fajne nagranie z tego meczu z perspektywy drona, więc fajnie pokazane są te wszystkie akcje bramkowe, jakie w tym meczu miały miejsce. I warto także dodać, że Czarni są naprawdę dobrze dysponowani na wiosnę, ponieważ są niepokonani od 6 ligowych spotkań i utrzymują tą wysoką dyspozycję cały czas, a samo spotkanie naprawdę było bardzo ciekawe. Radość Kresowi. Z kibicami po wygranym meczu derbowym z Wiktorią Bartoszyce drużyna z Gorowa i Ławeckiego także jest w świetnej formie wiosennej i pewnie wszyscy kibice mają nadzieję, że tą formę utrzymają. I jeszcze radość po zwycięstwie Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, a także zaproszenie na, jak to nazywają, wielki mecz, bo w tej kolejce zmierzą się Sokołem Ostróda, spotkanie 13 kwietnia o godzinie 16, więc wszystkich kibiców zachęcamy, aby pojawili się na stadionie w Nowym Mieście Lubawskim. Bramka z meczu Dajtki Olsztyn z GKS-em Szczytno, autorstwa Konrada Majewskiego i to jest gol na wagę zwycięstwa GKS-u Szczytno w tym spotkaniu. Uderzenie piłki z rzutu wolnego, piłka można powiedzieć przełamała ręce bramkarza i wpadła do bramki drużyna ze Szczytna. Dopisała 3 punkty do ligowej tabeli, a w taki sposób drużyna ze Szczytna cieszyła się z tego zwycięstwa. I to nie przypadek, że Państwo nic nie widzicie, ponieważ wraz z końcem meczu na słynnych Dajtkach zgasły światła, więc ta radość była w ciemności. Przechodzimy do meczu Pisa 2 Barczewo, Orlęta 2 Reszel. Orlęta wygrały to spotkanie 2-1. I jedną z bramek strzeliła Pisa z rzutu karnego autorstwa Jarosława Kaszuby, ale ta bramka na nic się zdała, bo to drużyna z Reszla wywalczyła 3 punkty. Mamy tutaj także radość po meczu. Na tym spotkaniu był także Artur Ignatowicz. Węgoria 2 Węgorzewo, szansa Reszel. Węgoria wygrała 3-1, a gole dla niej strzelili Łukasz Denes, Maciej Kodaniec i Damian Aftuch. Dla gości trafił natomiast Marcin Paszkowski i to spotkanie lepiej rozpoczęło się dla gości, ponieważ bardzo szybko wyszli oni na prowadzenie, bo już w 4 minucie, ale z biegiem trwania meczu to Węgoria przejmowała tą inicjatywę, strzeliła 3 gole, dopisała 3 punkty do ligowej tabeli, więc na pewno ten weekend dla drużyn z Węgorzewa bardzo dobry, bo i zwycięstwo w klasie okręgowej, i zwycięstwo w B-klasie, więc jest się z czego cieszyć. Ja zarówno jeden, jak i drugi film otrzymałem od Kamila Hałuszko, który niedawno był naszym gościem, więc jeżeli chcecie wrócić gdzieś do tej rozmowy z Kamilem, to zachęcamy do obejrzenia naszych poprzednich materiałów. I cóż, i gratulujemy drużynom z Węgorzewa tak udanego weekendu. Zamek Szymbarki z Krasmykówko i 2 gole dla Zamku, które strzelili Kamil Ludwiczak i Damian Wiśniewski. Ostatecznie Zamek wygrał mecz 2-1. Nie było to łatwe spotkanie, ponieważ Zamek musiał odrabiać straty, no ale ostatecznie je odrobił, jeszcze wyszedł na prowadzenie, dopisał 3 punkty do ligowej tabeli i dalej jest liderem w swojej grupie B-klasy, więc no na pewno w Szymbarku są z tego meczu zadowoleni. Agricola Mierki Torpeda Rożental, wynik meczu to 3-3, a hat-trickiem popisał się Paweł Jakubowski. Tu widzimy, że drużyna z Mierek wyszła na prowadzenie, następnie przegrywała 1-2, później prowadziła 3-2, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 3-3, więc bardzo ciekawy ten początek B-klasowych rozgrywek w Mierkach. Ta bramka na 3-2 dla Agricoli
pokazana z dwóch różnych perspektyw. Tak to otrzymaliśmy od drużyny Zmierek, więc bardzo dziękujemy za te nagrania. No a samo spotkanie dla kibiców było bardzo interesujące. Dla licznie zgromadzonych kibiców, podkreślam, bo bardzo dużo ludzi przyszło w Mierkach na to spotkanie. To wszystko, jeżeli chodzi o multimedia. Teraz czas na rozmowę z naszym gościem. Ja jestem dzisiaj w koszulce drużyny Zamek Kurzętnik, a naszym gościem będzie wiceprezes do spraw sportu klubu Zamek Kurzętnik, Paweł Wicha. Cześć Paweł, na początku muszę Wam pogratulować tego pierwszego wiosennego zwycięstwa. Sam wynik świadczy o tym, że to spotkanie było bardzo łatwe, ale jak Ty byś je ocenił? Cześć wszystkim. No, ciężki przeciwnik, bo to są takie tak zwane małe derby, więc oni tak naprawdę no, na nasze mecze się w szczególności spinają, jak na żaden inny, no ale mecz poszedł po naszej myśli, szybko strzelono bramka pierwsza z karnego, później w drugiej połowie dorzuciliśmy kolejne dwie, więc mogliśmy kontrolować przebieg spotkania, no troszeczkę było, jak to w takim meczu, troszeczkę walki. Trochę jeden z kolegów doznał tam kontuzji stopy, ale już jest wszystko okej, już na następny mecz. Też bardzo ważny, bo gramy teraz z Torpedą, któremu zajmuje trzecie miejsce i też tam, czy tam już czwarte nawet, też gdzieś tam będą chcieli walczyć o ten awans, więc też będzie ciężki mecz, więc całe szczęście, że jest u nas, więc mamy ten komfort, że będziemy grali na własnym boisku. Okej, powiedz takim, no bo nawet jak spojrzymy na tabelę, no to nie możemy dojść do innego wniosku, tylko do takiego, że waszym celem jest awans do tej A-klasy, chyba się nie mylę. Nie mówimy o tym głośno, nie chcemy niepotrzebnie pompować balonika, bo wiadomo jak to jest. Jest jeszcze 10 meczów do rozegrania, to jest 30 punktów, więc tak naprawdę w tych ligach, tych najniższych, to każdy z każdym może wygrać, tak? To wszystko zależy od dyspozycji dnia, czy to jest grane w sobotę, czy to jest grane w niedzielę. Więc to, no, tutaj naprawdę, no, jeśli będziemy już tak pewni po tych 5-6 meczach w tej rundzie rewanżowej, to wtedy mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że tak, że gdzieś tam liczymy na awans, ale na razie cisza, tak? Na razie gramy, skupiamy się na meczach, bo jeszcze ich jest naprawdę sporo, więc nie będziemy na razie pompować tego balonika, bo wiadomo, gdzieś to tam później gdzieś pęknie i będzie, powiedzmy, gdzieś tam, no może być nieprzyjemność, tak, gdzieś tam dla chłopaków morale mogą popaść, czy ten. Skupiamy się na meczach, teraz Torpeda i jedziemy dalej. A powiedz mi właśnie, jak wygląda ta kadra Zamka Kurzętnik, czy to macie sporo młodzieży, czy opieracie skład na doświadczonych zawodnikach? Jeśli chodzi o kadrę, to są bardzo młodzi chłopacy, bo tam, raczej bardzo młodzi, większość jest młodych, tak, to tam około 21-16-latkowie są, tam oczywiście tych 27-latków kilku się znajdzie, tak naprawdę jak ja grałem, jak miałem jeszcze czas, to ja tak naprawdę zawyżałem tą średnią, jeszcze jak był teraz obecny prezes i wtedy jeszcze kapitan grał, to tak samo zawyżałem, ale tak, to jest sam młody zespół, dużo chłopaków do nas właśnie doszło w tej przerwie, ale to było większość chłopaków, którzy gdzieś, oni są ogólnie z Kurzynika, ale gdzieś tam się porozchodzili, gdzieś grali gdzieś indziej i w koniec końców, no, zebraliśmy ich do kupy, zrobiliśmy super zespół, no i mam nadzieję, że to jest zespół nie do końca tego sezonu, tylko myślę, że na kilkanaście lat już będzie, no, gdzieś tam perspektywa tego, no, grania gdzieś tam dalej może zaprocentować, tak? No właśnie, bo jak macie sporo młodych chłopaków, no to pewnie ta przyszłość klubu jest w fajnej perspektywie się stawia, ale powiedz mi, czy pod kątem takiej typowej organizacji organizacyjnie, czy klub jest przygotowany na to, żeby grać wyżej niż tylko w B-klasie? No wyżej, raczej, no, oczywiście chcielibyśmy grać wyżej, tak? A jeśli chodzi o organizację, to wszystko jest do ogarnięcia, tak? To tylko po prostu trzeba mieć ludzi. A tak jak ja na przykład i prezes, no robimy wszystko wokół tego klubu, tak, żeby to, może, że to jest A-klasa, czy tam B-klasa, ale chcielibyśmy, żeby organizacyjnie to wyglądało na co najmniej trzecią, drugą ligę gdzieś, no, bo tutaj tylko chodzi o koszta. Ewentualnie jeśli o coś nie chodzi o koszta, to powiedzmy sami z siebie coś tam próbujemy, no po prostu z siebie dać, tak, swojego czasu trochę poświęcić, gdzieś coś zrobić, coś załatwić, więc organizacyjne, no myślę, że
Okręgówka to jest na spokojnie, tam dalej nawet nie na razie nie myślę, bo to, no, to jest naprawdę kilkanaście lat jeszcze, co na nim musiałoby być gdzieś tam z perspektywy czasu. Zobaczymy, na razie się skupiamy na tej lidze. Organizacyjnie jest super, staramy się coś tam, czegoś, coś nowego dodawać. Sam pewnie widziałeś, jak to wygląda na Facebooku. No i ogólnie społeczeństwu w Kurzyniku się to bardzo podoba, stadion się troszeczkę odżył, bo też on przez kilkanaście lat był, tak, no, nie ma co ukrywać, był troszeczkę zapuszczony, ale tak jak mówię, własnymi siłami gdzieś tam prezes swoich kolegów ma, znajomych, gdzieś tam ktoś pomoże, kibice przyjdą, gdzieś tam pomogą coś odmalować, coś poprawić, gdzieś ktoś jakieś ma własną działalność, gdzieś coś zrobi po kosztach na przykład, tak, i to na przykład, i to procentuje, tak, bo ludzie widzą, że no fajnie to wygląda, tak, że coś się dzieje na takiej zasadzie. No właśnie, to chciałem się zapytać, kiedy jakby doszliście do wniosku, że warto zmienić tą taką strefę wizerunkową klubu, no bo powstały kalendarze, są proporczyki, są bardzo fajne grafiki na Facebooku. Kiedy ten pomysł tak zakiełkował? Ten pomysł, bo ja powiem tak, ja od 7 lat jestem w Kurzyniku, już gdzieś tak będzie. Od momentu tamtego roku, jak przejęliśmy władzę w klubie, bo prezes Rafał, który jest w Kurzyniku, grał, od 25 lat tam gra, więc on tak jakby dał wolną rękę mi i tak naprawdę ja chciałbym właśnie, żeby to super wyglądało, tak, żeby wszystko dla oka, żeby przyciągnąć tych kibiców na stadion, żeby, no, żeby to po prostu no, fajnie to wyglądało, tak, no mówię, tak jak żeby coś się działo na Facebooku, jakieś relacje, jakieś, nie wiem, nawet te plakaty gdzieś powiesić na mieście, to nie jest to jakieś wielkie koszty, a zawsze fajnie to wygląda, że jak na przykład ktoś ze starszej, ktoś Facebooka nawet nie ma, tak, gdzieś na przykład te 60-70-latkowie gdzieś tam powiedzmy pamiętają czasy, gdzie na przykład Kurzenik tam chyba w czwartej czy trzeciej lidze grał, pamiętają, że było ludzi trochę na tych stadionie, na przykład nie mają Facebooka, nie wiedzą jak się dowiedzieć, zwykły plakat gdzieś powiesić w mieście gdzieś na przykład w centrum, niech wisi, zobaczy, ktoś może przyjdzie. I tych kibiców myślę, że jak pogoda będzie dopisywać, myślę, że tam stadion się zapełni, może nie do pełna, ale ktoś przyjdzie na ten stadion, tak? I to jest fajne, to się cieszy, bo no, nie ma co ukrywać też, że Kurzenik nie jest jakoś tam wielkim miastem, 15 czy tam 20 tysięcznym, więc kilkanaście osób jak przyjdzie, super, dla nas to jest wsparcie, no i dla nich, dla oka może coś tam se wypatrzą na meczyk. No naprawdę, to wszystko wygląda bardzo fajnie, a czy gdzieś tam myślicie, żeby tym kolejnym krokiem było, żeby pójść też gdzieś w stronę wideo, czy po prostu do tego już brakuje ludzi? Tak naprawdę, zawsze brakuje tej kadry, w sensie takiej gdzieś tam, bo tak naprawdę wszystko ja ogarniam, więc ja też nie mam czasu tak jakby no wszystkiego ogarnąć, tak, bo ja się zajmuję ekstranetem, czyli wszystkie papiery dla dzieciaków, dla seniorów, wszystkie później treningi dla dzieciaków, koordynatorem, jeszcze trenerem do tego jestem młodzieży, jeszcze by były, dochodziłyby mecze, ale to już, no to ja jestem tylko do skoku ewentualnie gdzieś tam, jeśli powiedzmy nie będzie kadry na mecz, żeby coś tam poratować, to wtedy ja gdzieś tam przyjdę i ten, ale tak to no... No, jeśli chodzi o wideo, to tak, chcemy, postaramy się już na ten mecz z Torpedą tylko na razie nagrywanie, ale jest w planach, żeby były mecze transmitowane na żywo, na YouTubie, normalnie na kanale, z meczów domowych, tak, żeby to było, żeby to fajnie się gdzieś tam później sprzedawało no, dalej. Okej, no to ja ze swojej strony życzę Wam dalszego rozwoju i gratuluję tego, co już udało się dokonać, a Tobie też bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. To wszystko w dzisiejszym odcinku magazynu Studio Klasa. Dziękuję za nadesłane materiały. Dziękuję klubom, że zgłaszają się do nas, aby gościć w naszym magazynie, aby przeprowadzić z nimi rozmowę. I zachęcamy oczywiście kolejne kluby do tego, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu.